Cześć, w dzisiejszym filmiku podglądowo, powtarzam podglądowo, pokażę Wam, jak sprawdzić wyważenie fabryczne wału korbowego, jaki jest jego stosunek procentowy do idealnego wyrównoważenia, a do wyrównoważenia fabrycznego takie, jakie jest w silniku, także zapraszam. Do dzisiejszego odcinku będą nam potrzebne waga jubilerska, wał korbowy oczywiście bez łożysk, łożyska muszą być zdjęte, ponieważ łożyska mogą nam przekłamywać wskazania i sam wał korbowy musi być idealnie wycentrowany. Najlepiej gdyby w ogóle nie miał żadnego bicia, ponieważ gdy będzie lekko przekrzywiony w ten sposób, bądź w ten, no to niestety takie pomiary nie mają sensu, ponieważ skręcenie tego wału korbowego bądź skleszczenie bądź rozbieżność będzie wprowadzała nas w błąd. Potrzebujemy tłok. Tłok musi być nowy bądź wyczyszczony solidnie. Potrzebujemy sforzeń. Potrzebujemy dwa pierścienie z tego tłoku. Zabezpieczenia. Jedno jest tutaj, drugie jest w tłoku. I łożysko główki korbowodu, tak? Łożysko sforznia. I teraz pierwszy pomiar, jaki robimy, to jest jaka waga jest osiągana tutaj na końcu główki sforznia. Żeby to sprawdzić, musimy wziąć sobie jakąś płytkę. Sorry, że takie światło, aczkolwiek lampa mi tutaj padła. Tutaj ten pin, bądź też sforzeń, raczej sforzeń, czpień od łożyska stopy korbowodu musi być idealnie w kącie 90 stopni. Najlepiej po zdjęciu łożyska zaznaczyć sobie tutaj środek tego pinu, przeciągnąć kreskę tutaj do tej przeciwwagi. 90 stopni gdzieś będzie w tym miejscu i taki wał podstawiamy z tyłu, żeby nam nie odjechał, bądź dwoma płytkami. To jest ważne z tego względu, żeby nie mieć przekłamania. Później Wam pokażę, jakie są przekłamania, gdy będzie to krzywo. Kolejno, waga jubilerska tutaj do tego blatu musi być idealnie w ten sposób, żeby ten korbowód leżał sobie równo. Nie może być wyżej, nie może być niżej, ponieważ będą duże przekłamania. I ten wynik, który będzie, będzie to wynik A. Włączamy sobie wagę jubilerską. Musi być tutaj 0. I idealnie tą główkę korbowodu w środek tej wagi. Mamy 31,03. Zapisujemy to. O, widzicie? Teraz się wskazania zmieniają. Słaba bateria, podejrzewam, jest. I trzeba ją wymienić. Gdy Wam świruje tak waga, to jest słaba bateria. Więc to mamy. Teraz pomiar B. Czyli ważymy tłok, zabezpieczenia sforznia, sforzeń, pierścienie i łożysko korbowodu. Wszystko, co jest po prostu na korbowodzie, tak? Bierzemy sobie tłok, musi być umyty. Ja to robię podglądowo. To jest niestety tłok 44, nie jest to tłok fabryczny, także nie macie co się wzorować nawet na tym filmiku. Wszystko wrzucamy do środka. Łożysko może z woreczkiem sobie wrzucę, żeby go nie umarasić, ponieważ to jest nowe łożysko, przekonserwowane, ale wy wrzucajcie sobie samo łożysko, bez woreczka, ponieważ woreczek też coś waży. I ważymy. Mamy 99,72. Zapisujemy to. I to jest nasz punkt B. I teraz najgorszy punkt. Tak, nie możecie to robić, jak tutaj mam, ale nie mam pieniędzy, żeby zrobić sobie takie stanowisko. Muszą być dwie deski na tyle wysokie, aby wał był gdzieś w tej pozycji i tutaj, żebyście mogli podwieszać sobie ciężarki. Tutaj mam trochę nisko, więc będę robić to tylko wyłącznie podglądowo. Miski się wyginają, mam łożyska na wale, sam wał korbowy jest scentrowany i dość mocno, także uznałem, że nie ma sensu budować takiego stanowiska póki co i na tych dwóch deskach, które muszą być wypoziomowane, musicie sobie poziomicą taką malutką najlepiej sprawdzić. Im bardziej precyzyjna poziomica, czyli im bardziej mniejsze te oczko, moim zdaniem jest lepiej. Ale nie jestem fachowcem od poziomic, także Wam nie powiem, czy jest lepiej. Moim zdaniem jest lepiej, ponieważ to oczko jest bardziej precyzyjne, tak? Odcinek około 30 cm. Dwie deseczki sobie dajecie. Pręt liniowy chyba to się nazywa, taki precyzyjny do urządzeń przesuwnych. Nie może on mieć bicia. Przyklejecie sobie taśmę z przodu,
z tyłu, z przodu, z tyłu. Rozsuwacie to na taką odległość, aby było podpierane w miejscu łożysk. Muszą być te same łożyska. Gdy macie dwa inne łożyska, to sorry, ale musicie jeden pręt zrobić wyżej, drugi niżej. Oblicza się to z różnicy średnic. Wyciągacie różnicę średnic, na przykład 30 i 10. Dzielicie to przez 2, czyli 10 mm musicie podłożyć pod jedną stronę. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem. Załóżmy, iż to mamy. Stawiamy sobie taki wał korbowy. Oczywiście w tym miejscu, gdzie są łożyska tutaj. Ja tutaj mam łożyska, nie będę ich zdejmował, także tak to robię. Śrubki, nakrętki, pierdoły. Bierzecie kawałek pręcika. Robicie z niego taki wieszak. W ten sposób. Wkładacie ten wieszaczek i sobie ciężarki zawieszamy, nie? Załóżmy, iż to jest nasz ciężarek docelowy i je musimy zawieszać do tego momentu, aż przekręcimy sobie wał korbowy i on zostanie w swojej pozycji. Czyli tutaj, tutaj, tutaj. Wszędzie musi zostać w swojej pozycji. I ważna rzecz. Bierzemy wszystko tak, jak jest tutaj założone. To oczywiście jest za mało. Tutaj będzie dużo większa waga śrubek. Przyjmijmy podglądowo, że to będzie taka waga. Bierzemy wagę jubilerską, dajemy to na wagę, z tym pręcikiem oczywiście i wyszło nam 71,1. Załóżmy, iż wyjdzie 200, bo tak będzie najprościej Wam to pokazać. Bądź wyjdzie Wam mniej niż tłok i korbowód, czyli załóżmy 50 i załóżmy, wyjdzie Wam tam więcej bądź mniej. Dwie strony Wam to pokażę. I tak, A plus C, czyli nasz korbowód, co ważyliśmy na samym początku, oraz teraz te wszystkie nakrętki, podkładki na wale korbowym w chwili wyrównoważenia. Dodajemy sobie te wymiary, czyli tutaj załóżmy, wyjdzie nam 231, gdy będzie przesadzone to, przez B, czyli tłok, pierścienie, sworzeń, zabezpieczenia, sworznia, łożysko, główki korbowodu, czyli przez 99.